Rzecz o sprawiedliwych, Henryk Sławik, Polski, Wallenberg. To temat kolejnej sesji edukacyjnej, która odbyła się we wrześniu w Muzeum w Oświęcimiu. Henryk Sławik, nazywany czasem polskim Wallenbergiem od postaci szwedzkiego dyplomaty Raula Wallenberga, podczas II wojny światowej, działając na Węgrzech, ocalił przed zagładą ponad 5 tysięcy polskich Żydów. Za swoją postawę zapłacił najwyższą cenę. W 1944 roku został zamordowany przez hitlerowców w obozie koncentracyjnym Mauthausen. Jednym z wykładowców podczas sesji był były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Węgrzech Grzegorz Łupczyk, autor książki poświęconej Henrykowi Sławikowi. Tak naprawdę to Wallenberg się powinien nazywać szwedzkim Sławikiem. Z tego powodu, że Wallenberg przybył do Budapesztu w momencie, kiedy za ratowanie Żydów, dosłownie niemalże w tych samych dniach, Sławik został rozstrzelany w Mauthausen. To wszystko, co robił Wallenberg w tym samym Budapeszcie, na tych samych Węgrzech, Sławik robił od jesieni 1939 roku do wkroczenia Niemców na Węgry, czyli do marca 1944 roku. Czyli no chyba to jest proste. I Sławik nie miał tych możliwości, co Wallenberg dodatkowo. Nie miał paszportu dyplomatycznego i nie miał środków, pieniędzy na to, żeby przekupywać, ratować, no stosować wszystkie sposoby, żeby ratować Żydów. Więc tak naprawdę powinniśmy odwrócić to koło historii. Zdaniem Alicji Białeckiej z Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, prezentowanie takich postaci jak Henryk Sławik może nauczyć młodzież pozytywnych wartości. Możemy przekazać treści, które są istotne nie tylko z punktu widzenia nauczania historii, ale również tego, jak młodzi ludzie odnoszą się do swoich własnych wyborów w dniu dzisiejszym. Jest to temat bardzo nośny i bardzo ważny z punktu widzenia właśnie współczesności. Jednodniowe seminarium o sprawiedliwych było w tym roku częścią większego, trzydniowego projektu przygotowanego dla nauczycieli metodyków, historyków i polonistów, którzy są szczególnie zainteresowani tematyką nauczania o historii, symbolice i pamięci o Auschwitz i Holokauście. Są to ludzie, z którymi współpracujemy od lat i którzy przyjeżdżają do nas, do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau na różnego rodzaju konferencje i przedsięwzięcia od wielu lat. Mamy nauczycieli ze Szczecina, z Gdańska, z Bydgoszczy, Wrocławia, z całej Polski. Równocześnie jest grupa bardzo zaangażowanych nauczycieli z najbliższej okolicy Oświęcimia, powiatu oświęcimskiego, ze Śląska i Małopolski. Tematem warsztatów metodycznych tegorocznych jest sztuka współczesna, a inaczej jak sztukę współczesną można wykorzystać do nauczania o Holokauście. Jedną z nauczycielek biorących udział w konferencji była Alina Wiej z Sopotu. W miarę możliwości, jeżeli są konferencje dłuższe ze względu na odległość dzielącą mnie od Oświęcimia, jeżeli są 2-3-dniowe konferencje, staram się za każdym razem przyjechać. Daje to możliwość poszerzenia mojej wiedzy, spotkania się z ludźmi, którzy się tą samą problematyką zajmują i możliwość wykorzystania później uzyskanych tu informacji. W liceum ogólnokształcącym, gdzie podstawowym i głównym celem dla mnie jest jednak przygotowanie ucznia do matury, ja jestem nauczycielem historii, w związku z tym do matury z historii, problematyka Holokaustu jest tylko maleńkim wycinkiem, natomiast na tyle, na ile jestem w stanie, staram się również ten maleńki wycinek w miarę swoich możliwości poszerzać. Poszerzać, a ponieważ uczeń lepiej pracuje w momencie, kiedy mówi się o jakimś konkretnym przykładzie, o jakiejś konkretnej osobie, jakimś bardzo takim, może nie ogólnym spojrzeniu na obraz Holokaustu, ale właśnie poprzez dzieje jednej osoby, to staram się i tą możliwość wykorzystać. Myślę, że teraz postać pana Sławika, który jest głównym bohaterem niejako dzisiejszej tej sesji, też gdzieś w jakiś sposób zostanie przeze mnie jego działalność wykorzystana. Następne jednodniowe seminarium dla nauczycieli poświęcone tematyce podobozów zaplanowano na 25 października.